Partnerem wydarzenia jest województwo małopolskie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. W chórze śpiewam od 30 lat. Byłam jedną z pierwszych chórzystek, które zaczynały w chórze damsko-męskim, w pierwszym składzie. Zaczęliśmy od sierpnia 1993 roku. Pierwsze próby mieliśmy na Starej Plebanii jeszcze, w zasadzie w kancelarii naszego dawnego dyrygenta, pana Grudnia. W takim niewielkim składzie jeszcze. Panowie starsi, którzy byli w składzie męskiego chóru parafialnego, bardzo sympatyczni panowie i taka grupka niewielka nas kobiet. Pierwsze utwory, no nie powiem, nie szły tak dobrze, jakby się chciało, żeby szły. Natomiast pierwszy taki utwór, bardzo piękny, który pamiętam, który nam pięknie wyszedł, to było Ave Maria Arcadelta. Pamiętam, że ćwiczyliśmy około miesiąca, tak trudno było, że tak powiem, zgrać te nasze głosy jeszcze do siebie trochę nie przystosowane. Natomiast no, wyszło pięknie i do tej pory ten utwór śpiewamy przez 30 lat. Czego się mogłam nauczyć w chórze? No, dużo rzeczy ciekawych. Odpowiedzialności, systematyczności, pewności siebie trochę też. Zawiązaliśmy wiele przyjaźni, więc takiej otwartości na ludzi. Czujemy się jak jedna wielka rodzina, jest nam razem bardzo dobrze, więc chętnie też chodzimy na ten chór i śpiewamy. Dużo ciekawych spotkań, dużo wyjazdów, koncertów. Oczywiście prób też bardzo dużo, które no, poprzedzają takie koncerty, to nas jednoczy i też otwiera nas na siebie i na innych. Ja pracując też w szkole sporo wykorzystuję w trakcie lekcji i czasem też coś zaśpiewam, żeby przybliżyć dzieciom dany utwór, więc chyba też jest jakieś wykorzystywanie tego, co na chórze robimy. No, przez 30 lat tych utworów było bardzo dużo ciekawych i pięknych. Trudno taki jeden wybrać, który byłby takim najbardziej lubianym. Myślę, że w różnych okresach tego naszego śpiewania to i piękne właśnie Ave Maria, i piękne modlitwa kapłana, Ecce Sacerdos, Magnificat. Bardzo piękne też pasyjne pieśni, które przygotowywaliśmy corocznie na nasze śpiewy, że tak powiem, w okresie świąt wielkanocnych. Bardzo piękna pieśń, którą śpiewamy przy okazji pogrzebów per crucem, też zachwyca, szczególnie zachwyciła mnie, kiedy sama byłam po drugiej stronie, czyli chowałam mamę i chór zaśpiewał na pogrzebie mojej mamy, więc niesamowite uczucie z dołu słuchając, prawda, tego utworu. Piękne utwory obecnie też przygotowujemy, śpiewamy. Jenkins jako nowy kompozytor dla nas niesamowitą furorę zrobił w naszym chórze. Utwory, które opracowywał nasz organista Mariusz Kramarz, psalmy w zasadzie są bardzo pięknie opracowane, też lubimy je śpiewać. Kolędy, które też corocznie przygotowujemy nowe, więc też zachwycają. No, trudno powiedzieć jakiś jeden utwór. No. Myślę, że bardzo na mnie duże wrażenie zrobił Magnificat, ponieważ mamy bardzo piękną ścieżkę melodyczną dla altów i to był taki utwór wyjątkowy dla mnie szczególnie.